Dzień dobry, dzisiaj zajmujemy się 47. częścią z serii Bóg zachowa swoich. Czy Bóg zachowa swoich? Tak, Bóg zachowa swoich. Zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Kto jest w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. I dzisiejszy odcinek jest kontynuacją myśli z poprzedniego spotkania, gdy widzieliśmy, że skoro jezioro ognia i siarki jest wiecznotrwałe dla potępionych, to tym bardziej wiecznotrwałe dla zbawionych jest zbawienie przed tym i nieutracalne, i niezależne od uczynków. Praktyczne wnioski z tego faktu dla wierzących i dla niewierzących. I tutaj może odniosę się najpierw do Starego Testamentu. Prorocy Starego Testamentu ostrzegali nas wielokrotnie o niebezpieczeństwie piekła. Taki cytat z Izajasza, na przykład 33. Zlękli się na Syjonie grzesznicy. Strach zdjął obłudników mówiących, któż z nas ostać się może przed ogniem pożerającym? Któż z nas ostać się może przed płomieniem wiecznym? To jest Izajasza 33 rozdział, 14 werset. I także Nachuma. Nachuma 1 rozdział, 6 werset. Nachuma 1 rozdział, 6 werset. Przed rozgniewaniem Jego któż się ostoi, a kto się stawi przeciwko popędliwości gniewu Jego. Gniew Jego się wylewa jako ogień, a skały się rozpadają przed Nim. I tutaj wyraźnie widzimy, że to jest adresowane do grzesznika. Grzeszniku, bo każdy jest grzesznikiem, ty jesteś grzesznikiem. Czy jesteś aż tak arogancki, że pochlebiasz sobie, myśląc, że będziesz w stanie znieść gniew Boży, który wylewać się będzie na ciebie w pełnej mierze, jeśli nie będziesz pokutować, jeśli nie uznasz się przed Panem Jezusem za grzesznika, który potrzebuje zbawienia, jeśli nie upamiętasz się? A może sobie myślisz, że piekło nie jest aż tak straszliwe, jak to przed chwilą mieliśmy okazję przeczytać w tych dwóch miejscach ze Starego Testamentu? Mogę cię zapewnić, że jest ono o wiele straszniejsze. O wiele straszniejsze. Tak straszliwe, że żaden ludzki język nigdy nie byłby w stanie tego w pełni oddać. I to jest smutny fakt. A jeśli nawet komuś udałoby się w przybliżeniu wyrazić słowami grozę piekła, to jego słuchacze poumieraliby od razu od tego, co by usłyszeli. Jeśli myślisz, że zniesiesz tortury piekielne, to jesteś więcej niż osobą nierozważną, więcej niż głupcem w zasadzie. W istocie jest więcej nadziei dla głupca niż dla ciebie. Piekielne męki powodują, że najsilniejsze demony drżą, a ty jesteś nieporuszony? Jeszcze nie skłoniłeś kolan, by wołać do Pana Jezusa Chrystusa o litość nad tobą? Poddaj się Jemu, wołaj do Niego o łaskę. Kto wie, może zlituje się nad tobą. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Szukaj Pana, dopóki można Go znaleźć. Idź do Niego, dopóki jest blisko. Czy myślisz, że ponieważ uczęszczasz na jakieś spotkania religijne albo spotykasz się w jakiejś społeczności twierdzącej o sobie, że jest chrześcijańska, to jesteś przez to bezpieczniejszy? Nie, masz po prostu większą odpowiedzialność, bo tam jest głoszone Słowo Boże. Czy myślisz, że ponieważ wierzysz Boga albo wierzysz w prawdziwość doktryn chrześcijańskich, to unikniesz wiecznych płomieni piekła? Same takie wierzenia w kreda nic nie daje. Większość z tych, którzy regularnie uczęszczają na zgromadzenia chrześcijańskie, nawet kilka razy w tygodniu jest na swojej drodze do wiecznego potępienia w piekle i na pewno znajdzie się tam. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że formalni wyznawcy i zwolennicy Ewangelii
myślą w taki sposób, że wygląda to na wiarę, pokutę, nawrócenie, dobre pragnienia, jednakże są oni tylko zewnętrznie poprawni, są konformistami lub legalistami, ale nie potrafią być posłuszni Słowu Bożemu. Okłamują, oszukują i zwodzą samych siebie i innych. Zbyt wielu z tych, którzy uczestniczą w zgromadzeniach chrześcijańskich, będzie zgubionych na wieki i będzie w piekle. Ci, którzy mienią się chrześcijanami, ale nie czytają regularnie, często i odpowiednio dużych ilości swojej Biblii i którzy modlą się za mało, w jaki sposób uciekną przed potępieniem w piekle. Ci, którzy nie przejmują się aż do łez wylewanych w dzień i w nocy z powodu tego, co nazywają niewielkimi grzechami, niewielkimi, mało ważnymi sprawami, albo troszczą się z powodu mało ważnych rzeczy, które nie dotyczą wieczności, lecz jedynie spraw ziemskich. Czy jesteś gotowy, człowieku, na piekło? Bo idziesz tam z całą pewnością, jeśli twoim Bogiem jest brzuch, a chwałą to, co powinno prowadzić cię do zawstydzenia. To jest bardzo ważne. Ci, którzy myślą, że Królestwo Boże zawiera ludzi, którzy ustnie wyznają chrześcijaństwo lub tylko intelektualnie wierzą, że Pan Jezus Chrystus umarł za grzechy wierzących Mu ludzi, lecz którzy nie są dzień i noc przejęci do głębi tym, aby żyć świętym, sprawiedliwym, pobożnym i całkowicie oddanym i bezkompromisowo poddanym Chrystusowi Panu życiem. I którzy więcej czasu w ciągu tygodnia poświęcają na myśli o czymś innym niż szukanie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Czy jest to wam wiadome, że jesteście predestynowani do przebywania w piekle, przeznaczeni? Piekło rozwiera swoją paszczę na was i czeka na was. I to, czy jesteś przygotowany do przebywania w piekle? Do tego, że będziesz dręczony w piekle dniem, nocą, na wieki wieków? Lepiej, żebyś był, ponieważ jeśli te rzeczy są prawdą o tobie, to twoim przeznaczeniem na dzień dzisiejszy jest piekło, o ile nie nawrócisz się i nie poddasz władzy Pana Jezusa Chrystusa we wszystkich aspektach życia. Bóg ma dla ciebie wspaniały plan, wieczne męki w ogniu i siarce, na wieki wieków. Nie oszukuj samego siebie. Chrześcijaństwo nie zasadza się na słowach czy religijnych oświadczeniach, ani też na intelektualnym opanowaniu podstaw teologii chrześcijańskiej, ale na tym, aby mieć nowe serce, nowe życie poświęcone Chrystusowi Jezusowi Panu. Być narodzonym na nowo, życie bez świadomości grzechu jako bariery między Tobą a Bogiem. Życie dla chwały Bożej. Życie w posłuszeństwie, a nie legalizmie lub konformizmie. Jeśli twoje serce nie jest wymienione przez Boga, jeśli nie masz nowego życia będącego efektem ponownych narodzin ze Słowa Bożego i z Ducha Bożego, jeśli nie uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi, bo wystarczy uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi, wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, aby być zbawionym. Tylko wiara w Pana Jezusa Chrystusa jako doskonałego baranka Bożego złożonego przez Boga w ofierze na krzyżu Golgoty. To jest podstawa. Zbawienie jest z łaski, nieutracalne i nie ma żadnych tutaj dodatków do zbawienia tylko i wyłącznie na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa. Więc jeżeli odrzucasz Chrystusa, jeżeli nie chcesz przyjąć tego błogosławieństwa Bożego, jakim jest to, że podarował swojego Syna, aby umarł za twoje grzechy, no to jest to stan bardzo poważny. Jeśli żyjesz po prostu dalej w znanych ci grzechach, jeśli wiesz, że w czymś nie jesteś w zupełności posłuszny Słowu Bożemu i sobie z tego nic nie robi, nie jest to myśl, która cię najbardziej obchodzi ze wszystkich, aby
zawsze we wszystkim podobać się tylko i wyłącznie Panu Jezusowi Chrystusowi. Jeżeli to jest faktem, że nie masz żadnych najmniejszych, nawet po prostu takich tutaj ciągot do tego, żeby żyć świętym życiem, no to jest to sygnał ostrzegawczy. Mało prawdopodobne jest, żeby mając nową naturę, być narodzonym na nowo, będąc częścią nowego stworzenia, dopuszczać do takiego stanu, bo jest to po prostu teoretycznie możliwe, w praktyce nieistniejące. Więc nie masz wtedy żadnych najmniejszych nawet podstaw do tego, aby uważać się za chrześcijanina, jeżeli nie ufasz Jezusowi we wszystkim, jeśli nie uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi jako Twojemu Zbawicielowi na podstawie doskonałej ofiary krzyżowej. Nie ma wtedy żadnego dowodu na to, że idziesz do nieba. Jesteś na swojej własnej drodze do piekła. Więc uznaj się za grzesznika przed Bogiem. Pokutuj, nawróć się do Pana Jezusa Chrystusa. Poddaj się Jemu we wszystkim jako jedynemu Panu i rozkazującemu. Słuchaj tylko Jego, tylko Biblii Świętej. I tylko w Biblii Świętej jest objawione, czego On od Ciebie wymaga. Szukaj Go cały czas, szukaj Go teraz, dopóki jeszcze można Go znaleźć. Odwróć się od wszystkich swoich znanych grzechów i nawróć się do Jezusa Chrystusa i poddaj Jemu jako Panu. Odseparuj się od moralnego i doktrynalnego zła i od bezbożnych ludzi, bo jest to kluczowe. Możesz przeczytać psalm pierwszy, aby te słowa, które tutaj usłyszałeś, zrozumieć we właściwym kontekście. Słuchaj słów Chrystusa Pana. I to na przykład Mateusza 18, rozdział 9, werset. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i zarzuć od siebie. Lepiej jest tobie jednookim wejść do życia, niżeli oba oczy mając być wrzuconym do ognia piekielnego. Nic, co jest czymś mniej niż całkowitym zaparciem się samego siebie, odrzuceniem ukochanego bałwana, jakim jest każdy człowiek dla samego siebie, nic, co jest czymś mniej niż odrzucenie najmniejszego choćby pociągu do grzechu, co jest pokazane przez odcięcie sobie prawej ręki lub wydłubaniem sobie oka, nie może być uznane jako wystarczające do tego, aby mieć z nim społeczność. No ale pamiętaj o tym, że trudność związana z porzuceniem wszystkiego dla Chrystusa Jezusa Pana jest niczym w porównaniu ze spędzaniem wieczności w wiecznych płomieniach Jeziora Ognistego. Nie mam przekonania, nie wierzę w to, aby ktokolwiek mógł być zmartwiony tym, co zobaczy w niebie. Ale myślę, że ktoś może być zrażony perspektywą czekającego go piekła i jest to po to, abyś zaczął szukać Boga z całego swojego serca i abyś zwrócił się do Chrystusa Jezusa Pana. Tylko prawdziwy Bóg, Pan Jezus Chrystus, może okazać Ci łaskę i miłosierdzie do tego, abyś był uratowany od Twojego grzechu, od tego, abyś był uratowany od piekła. Ludzie znajdujący się na krawędzi przepaści piekła są gotowi do tego, aby być już strąconymi i są całkowicie zamknięci na ostrzeżenia i nie zdają sobie sprawy, w jakim są położeniu. Jeśli słuchanie o piekle może spowodować, że zaczną oni zastanawiać się nad wiecznymi rzeczami, wtedy głoszenie o piekle jest bardzo wartościowe. Lepiej jest zobaczyć piekło dzisiaj, kiedy jeszcze jesteś żywy i być przestraszonym przez jego perspektywę, niż musieć przebywać w nim zawsze po twojej śmierci. Nie chcę, abyś był bardziej przestraszony piekłem niż grzechem, ponieważ to grzech jest twoim największym wrogiem. To grzech jest najstraszniejszy. Grzech jest straszniejszy niż piekło, ponieważ to grzech jest początkiem tego, co się dzieje w piekle. Czy chcesz iść do piekła na całą wieczność dla pozornego cieszenia się niewielkimi przejawami wątpliwej przyjemności i pożądliwości tu na ziemi? Uciekaj od grzechu
Uciekaj od życia dla samego siebie i od życia polegającego na zaspokajaniu swoich żądz. Uciekaj do Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli umrzesz, będzie za późno. A kto wie, czy przeżyjesz dzisiejszy wieczór? Jest to mało prawdopodobne, ale możliwe, że jednak uda Ci się go przeżyć. Ale czy warto ryzykować? Nawróć się teraz. Wszelkie możliwości nawrócenia się kończą się wraz z biologiczną śmiercią człowieka. I to jest bardzo ważne, żeby widzieć, jak mocno ta doktryna jest związana z nieutracalnością zbawienia. Ta wspaniała doktryna o piekle jest użyteczna dla pobożnych, tak samo jak dla bezbożnych. I nauka o piekle może pobudzać w sprawiedliwych ludziach bojaźń Bożą. Bo to straszne, że mój sąsiad ma iść do tych płomieni, a on być może dlatego nie chce się nawrócić, bo widzi mnie takim, jakim jestem i ja go gorszę i zamykam te drzwi. Pobożna bojaźń jest bardzo użyteczna z wielu powodów. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Ci, którzy w swoich sercach boją się Boga, mają większą miłość i respekt dla Bożych praw. I to możemy przeczytać w wielu miejscach Słowa Bożego. I to jest bardzo ważne, żeby się tego trzymać. Ci, którzy boją się Boga, nie boją się ludzi i mają raczej i będą raczej nieposłuszni ludzkim tradycjom niż Bogu. Ta doktryna jest bardzo ważna, nieutracalności zbawienia i powiązana z nią doktryna dotycząca piekła, bo one razem zwiększają Twoją wierność i radość w służeniu Chrystusowi Jezusowi Panu. Ponieważ pamiętasz wtedy, że zostałeś uratowany zarówno od grzechu, jak i przed piekielnymi mękami. I to zwiększać będzie Twoją miłość dla Chrystusa Pana, ponieważ to On poniósł cały gniew należny Tobie na krzyżu Golgoty. Doktryna o nieutracalności zbawienia i powiązana z nią doktryna o piekle powiększa bojaźń przed zgrzeszeniem. Ona powoduje, że bać się powinieneś popełniać tak zwane najmniejsze nawet grzechy i że skrupulatny w tym wyznawaniu i porzucaniu grzechów serca i myśli będziesz. Pozwól tej Bożej nauce o piekle ognistym trzymać cię z dala od praktykowania grzechu. Doktryna o piekle pomoże pobożnym być cierpliwymi, gdy spotykają ich prześladowania, chwilowe uciski, niesprawiedliwe zachowania, nieważne jak wielkie przeciwności cię będą spotykać w tym świecie, są one daleko mniejsze niż nieszczęście osób będących w niewoli grzechu i przyszłe piekielne męki, z których Pan Jezus uratował jednak pobożnych, uratował ciebie, bo zbawienie jest raz na zawsze nieutracalne. Jeśli jesteś zbawiony, to już bezpieczny jesteś. Może się zdarzyć, że będziesz przechodzić przez różne cierpienia w czasie swojego życia, ale pamiętać należy, że są to chwilowe rzeczy i będą one uwolnione i będziesz z nich uwolniony. A równocześnie jako zbawiony już zostałeś uwolniony z największych tortur, jakie ci się słusznie należały i możesz radować się nawet w czasie choroby. I to jest bardzo ważne, że nauka o nieutracalności zbawienia, powiązana też z nauką o piekle, jest użyteczna do tego, aby zachęcić nas do opowiadania Ewangelii o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, aby to rozumieć, że gniew Boży czeka na tych wszystkich ludzi, którzy są potępieni i którzy jeszcze nie nawrócili się. To jest bardzo, bardzo ważne, abyśmy trzymali się Słowa Bożego. Więc tutaj myślę, że to jest kluczowe, aby dobrze rozumieć tą regułę i trzymać się Słowa Bożego. I tutaj świadomość wieczności piekielnych cierpień motywuje chrześcijan, zbawionych chrześcijan,
do opowiadania ludziom o tym jedynym Zbawicielu, Panu Jezusie Chrystusie, który może ich uratować. Czy możemy unikać opowiadania tego? Czy myśli o piekle nie podobają nam się? Pamiętajmy, że Bóg będzie uwielbiony także przez wieczne cierpienia niewierzących w piekle. Jego sprawiedliwy, pełen chwały majestat będzie zaspokojony. To jest wspaniałe, że Bóg dokonał wybrania z łaski niektórych ludzi przed założeniem świata i przygotowuje ich do Jego chwały. Ale również wspaniałe jest to, że piekło także uwielbiać będzie sprawiedliwość, moc i gniew Boży przez wieki, przez wieczność. W międzyczasie jest to naszą odpowiedzialnością modlić się i działać dla zbawienia grzeszników, przed którymi straszliwe potępienie się rozpościera i jest dla nich coraz bliżej. Tak blisko, że pochłania już niektórych z nich. Bo jak wspominaliśmy już, piekło jest przygotowane dla diabła i jego aniołów. Pierwotnie celem było to, aby nie znalazł się tam ani jeden człowiek. Ani jeden człowiek. To było przygotowane dla diabła i jego aniołów. Dlatego tam są nieludzkie warunki. Natomiast ci, którzy nie chcą skorzystać z doskonałej ofiary Pana Jezusa, bo Pan Jezus złożył doskonałą ofiarę, która wystarcza dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy w Niego uwierzą. Więc nie ma problemu, żeby 100% populacji ludzkiej uwierzyło i przyjęło Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. I wtedy piekło by było niemal puste. Nie byłoby tam nikogo poza tymi osobami, które już są wymienione, że tam będą. Czyli Judasz między innymi, czy też zwierzę, fałszywy prorok. I teraz to jest kluczowe, żebyśmy pamiętali, że też trzeba uwzględnić to, że zbawienie z łaski jest nieutracalne, ale ono dotyczy prawdziwie zbawionych, a nie tych, którzy mają tylko i wyłącznie błędne wyobrażenie o sobie, że są zbawieni, a w rzeczywistości nie są zbawieni. To jest bardzo niebezpieczny stan. Nie można zakończyć tego naszego dzisiejszego spotkania bez zastanowienia się nad takimi osobami. Więc te słowa dotyczące jeziora ognistego są bardzo ważne. Zarówno dla tych, którzy myślą, że są nawróceni, ale w rzeczywistości nie są, jak i dla tych, którzy wiedzą, że są nienawróceni i są nienawróceni. Więc przyjacielu, czy możesz sobie wyobrazić wieczność? Zatrzymaj się teraz i spróbuj wyobrazić sobie siebie samego, jak jesteś torturowany bez przerwy, przez wieczność, bez końca. Czy to przeraża cię? Pomyśl, żadnej szansy na jakikolwiek choćby chwilowy odpoczynek. Nigdy żadnej szansy na najmniejszą nawet kropelkę wody, która mogłaby ci zwilżyć i ochłodzić język. Pomyśl o tym, jak długa wieczność jest. Spróbuj wyobrazić sobie to dzień i noc, na zawsze, bez przerw, zanurzony w jeziorze ognia i siarki, bezradny, bardziej niż pająk w płomieniach. Wyobraź sobie siebie, jak z bólu przeklinasz dzień swojego urodzenia. Słyszysz, jak przeklinają cię inni, a być może tylko słyszysz ich przekleństwa ogólne. Ale to nawet to nie jest przyjemne. Słyszysz, jak dokuczają ci inni ludzie, a być może nawet robią to nieświadomie. Tak jak ty, ci ludzie skazani na piekło i znajdujący się w piekle. Pamiętanie przez cały czas, jak lekceważyłeś, gdy byłeś ostrzegany. Pamiętanie o tym, jak żyłeś, starając się zadbać o siebie i jak oszukiwałeś siebie. Jeśli nie będziesz pokutował, jeśli nie uznasz siebie za grzesznika, jeśli nie upamiętasz się i nie nawrócisz się do Pana Jezusa Chrystusa,
który jest jedyną Twoją nadzieją, będziesz przez wieki przeklinał Boga i będziesz na wieki torturowany przez Niego w Jego obecności przy straszliwej pełni Jego doskonałego gniewu. I nigdy nie stracisz świadomości. Wieczność jest na zawsze. A skoro wieczność jest na zawsze, to i zbawienie jest raz na zawsze. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Więc uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony. Dziękuję Państwu za uwagę. Była to 47. część serii Bóg zachowa swoich. Bóg zachowa swoich. Zbawienie jest wieczne, nieutracalne. Zbawienie jest z łaski. Kto jest raz w Chrystusie, na zawsze w Chrystusie. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Jeśli masz życzenie otrzymać Nowy Testament, możesz do mnie wysłać SMS-a na numer 739-089-088 albo na e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.